Hej, hej, siemanko, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Słuchajcie, powoli, ale dużymi krokami zbliżamy się do końca Dark Souls i sprawdziłem sobie, ile potrzebuje nasza tarcza, którą będę chciał wykorzystać, dlatego... Okej. Dlatego chciałbym sobie wziąć nowy poziom. Jeszcze gdzieś jest jeden fragment butelki, jest tu... Aha, już wiem gdzie. Ale nie potrzebuję go. 9 butelek Estusa to spokojnie mi wystarcza. Też ktoś pisał z was, za co dziękuję, że się udzielacie, żebym nie wracał do ogniska, jeżeli potrzebuję zregenerować sobie ilość zaklęć, bo faktycznie mam po to odpowiednie przedmioty. Ale ogniska są na tyle blisko, że nie wiem nawet, czy jest sens tego używać, nie? Tym bardziej, że ja w miarę staram się robić wszystko poza nagraniami, takie co mogłoby być bardzo, bardzo nużące. Dobra, potrzebuję 12 siły na to, by unieść tą tarczę, którą potrzebuję. Podobno. Jeżeli to nie będzie 12 siły, to się bardzo, 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 bardzo zezłoszczę. Okej, no to w takim razie możemy lecieć sobie i... Ja wiem... W co? W Viagrę? Łoho, ho, ho, ho! Ola Boga! Ale kurde, możemy przywalić tutaj niezły poziom. Nie no, bez przesady. Witalność to ja tyle nie potrzebuję. Ale... Zaraz, co mi tutaj poprawia szybsze rzucanie... Na tyle poziomu. Obrażenie od błyskawic. No, dosyć spore obrażenie od błyskawic. I obrażenie od inteligencji. Obrażenie magiczne. 64, zaraz, co ja będę potrzebował? Obrażenia od magii... Od mroku, a dlaczego? Aha, od obrony, przepraszam. To jest odporność, a to jest obro... Aha, ale obrażenia od mroku, dlaczego one mi się nie zwiększają? No to ja nie wiem, musiałbym się zapytać osób, które wiedzą. Ale zróbmy sobie tak. No i będzie porówno. I będzie porówno. Witalność. Czy witalność mógłbym pójść? Nie, zostawmy tak jak jest. Nie będziemy tutaj się bardzo ten. Chcę zadawać jak największe obrażenia i jest bum cyk cyk. Okej. Lecimy w takim razie do wspomnień, słuchajcie. Do wspomnień, a do tego potrzebujemy. Do kniei upadłych olbrzymów, czy jak zwał, tak zwał. I mamy tutaj trzy wspomnienia. Jeszcze muszę sprawdzić, czy mam jedną duszę olbrzyma, bo ona nam będzie potrzebna, ale chyba będę miał, bo ją się zdobywało... A gdzie? Aha, wiem. Tam, gdzie był ten gnilec, czy jakoś tam się nazywał. Przegniły, o, przegniły się nazywał po polsku. No i tam były te dwa giganty, z których udało nam się wydostać duszę giganta. I ona nam będzie potrzebna, właśnie, bo nie daliście mi w sumie znać, czy chcecie... Aha, nie daliście mi znać, jak debil, kurde, se to nie pomyślał o tym, że nagrywa parę odcinków do przodu, jak ma czas, bo ma sesję, a później może nie mieć czasu, jak ma egzaminy, nie? No, także... Pewnie będziecie chcieli, żebym to zabijał Wendrika i wielkiego smoka. Bo powie, o, Seto, pokaż na co cię stać. Od razu mówię, że na bossa smoka nie mam zamiaru przywyzywać nikogo, bo on wtedy się staje cholernie twardy. I ten smok właśnie, którego zaczniemy atakować, za pierwszym razem nas spali, bo nie ma innej opcji chyba raczej. A za drugim razem... Może rzucić nam właśnie duszę giganta. Tych dusz giganta możemy mieć 5. Jeżeli idziemy na Wendrika i Wendrika też zaczniemy atakować, to Wendrik się wkurzy, zacznie nas atakować, będzie bossem do pokonania. Tylko, że Wendrik jest cholernie ciężki, jeżeli nie mamy tych dusz giganta w swoim ekwipunku. Dlatego sprawdzam, czy mam tą duszę giganta. Jest jedna, znaczy dusza olbrzyma, przepraszam. Dusza olbrzyma, nie dusza giganta. I mam taką jedną i potrzebuję jeszcze 4. Czyli tutaj są 3 we wspomnieniach i jedna jest, jak zabijemy tego wielkiego smoka. Aha, to tędy. Jedna jest, jak zabijemy tego wielkiego smoka, ale ja sobie chyba jeszcze złe ustawiłem zaklęcia, więc sobie zaklęcia ustawmy odpowiednie. Tu.
Tak, powinno być okej, myślę. No. I jeszcze sobie weźmiemy na wyposażenie mój mieczyk kochany. Tutaj w Dark Souls jest jeszcze bardzo dużo sekretów, których tak naprawdę... No ja nie jestem w stanie odkryć tylu sekretów, wiecie? Dlatego nie jestem tutaj jakimś specjalistą, który wam pokaże 100% przejścia Dark Souls. A może bym tak zmienił? Ale myślę, że kto jest zainteresowany, to zdecydowanie... Jeżeli komuś się spodobała ta gra, to zdecydowanie powinien sobie ją nabyć i przejść ją samodzielnie, szukając na różnych właśnie Dark Souls Wiki jakichś ciekawostek, bo tutaj jest naprawdę masa takich ciekawostek. To jest bardzo fajne. A mówię, no i tutaj można by było poświęcić tej grze masę czasu. I zaraz, przecież ty żyjesz. Tylko coś ciemniasz. Kabum. No. Ty ściemniasz. I teraz tak, tutaj też musimy pokazać symbol króla, żeby otworzyły nam się tutaj te drzwi. Więc wystarczy tylko założyć. I już tyle. I w tych wspomnieniach, trzech wspomnieniach, do których wchodzimy właśnie dzięki temu, co nam dał ten wielki smok, ten klucz czy coś, możemy wchodzić do tych wspomnień. I w tych wspomnieniach zdobywamy te dusze olbrzymów, żeby Wendrick był słabszy. A po drugie, w jednym z takich wspomnień i tak trzeba pokonać bossa, żeby dojść do ostatniego bossa. Także tutaj... Zaraz, to było tutaj? Mam nadzieję, że nie trafiłem na wspomnienie, w którym wchodzimy na bossa, bo nie wiem, czy jestem jeszcze gotów. Bo nie mam wystarczającej ilości dusz, żeby sobie regenerować pierścienie. Aha! Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. W takim wspomnieniu możemy przebywać określoną ilość czasu. Także musimy się streszczać. Jeżeli będziemy chodzić zbyt długo, to nas wyrzuci z tego wspomnienia po prostu. Będziemy musieli do tego wspomnienia chodzić jeszcze raz. Jeszcze jedna ciekawostka o tych wspomnieniach to jest taka, że te wszystkie potworki, które tutaj są, ci wszyscy przeciwnicy... tak, to jest boss. Ci wszyscy przeciwnicy... Nie, zaraz. To jest boss? Tak, to jest boss. Nie można przebywać długo we wspomnieniu, no właśnie o tym, co mówiłem. Ci wszyscy przeciwnicy, oni będą cały czas, czyli można tutaj przychodzić i sobie tak można powiedzieć, farmić i zbierać duszę. Ile człowiek dusza zapragnie. Kurde, ale tutaj będą przyzwać Jugo. Będą przyzwać Jugo? Ej, zaraz. Dlaczego ja nie mogę przyzwać Jugo? Jugo jest tu gdzieś do przyzwania? To było ciekawe, bo ja bym musiał... Bo ja chciałem zrobić ten... questa z Jugo. Aha, uwaga! Słuchajcie, patrzcie na to. O, nie na to! Nie na to, nie na to, nie na to, przepraszam. O właśnie. Na tą głowę, która tam gdzieś leci. I ona miała zabić te dwa kurde gnojki wielkie. Jak one podejdą, to ja jestem down. No i one idą. Ja nie mam zamiaru tutaj z nimi walczyć bez Jugo. Bo jak już wspominałem, chcę... Chyba, że tutaj... Aha, super. Zawsze dostanę od tych kurde katapult, no. Żar ascezy. Gdzie jest Jugo, kurde, do ten... Tak, chcę wrócić do ogniska, bo Jugo tutaj nie ma. A też głupi byłem, że człowiek nie sprawdził, gdzie tak naprawdę znak przywołania Jugo się znajduje. Ale możliwe, że też z Jugo na przykład muszę porozmawiać. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Zaraz, to był ten boss? Chyba, że muszę z nim porozmawiać w innym wspomnieniu. To chyba też tak było jakoś. Pójdziemy do innych wspomnień. Wyczyścimy najpierw inne wspomnienia. I będzie... Nie, 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 nie zamykajcie mi drzwi! Nie! Zmieszczę się! Chuda jestem! Od dieta... fuck. Dobra. Jakoś sobie to damy radę. Nie upadłych olbrzymów i tutaj.
No dobra. No to lecimy w takim razie do dwóch innych wspomnień. Wyczyścimy je, mam nadzieję. Znajdziemy to, co chcemy. Tylko teraz jeszcze nie pamiętam, w której skrzyni była ta tarcza, którą chciałem. Bo z Hugo się rozmawiało jeszcze w innym wspomnieniu. Być może właśnie rozmowa z nim w innym wspomnieniu uaktywni jego znak przyzwania na Władcę Olbrzymów, czy Lorda Olbrzymów, to się jakoś tak nazywa. Dlatego pójdziemy sobie do innego drzewka. Aha, bo ja tutaj zaraz. Bo ja tutaj nie mam. Nie, zaraz. Mam chyba otwarte, czy nie mam? Przejście. Nie mam otwartego przejścia. A to skombagi. To w takim razie to przejście będę musiał sobie otworzyć. Będzie mi trochę łatwiej przychodzi do tego wspomnienia. Co fakt, to fakt. Dzień dobry panowie, ja tutaj nie mam z wami czasu rozmawiać. Więc weźcie się, pocałujcie w dupę. Tak zwanie. Tylko to jest całe Dark Souls. Nie lekceważcie przeciwnika. Nie lekceważcie przeciwnika, bo jeżeli zlekceważycie na przykład dosyć sporo takich brzydali, to oni mogą wam się zrewanżować tym, że was pozabijają. Tu się zbiorą do kupy, zwołają kumpli. No czemu się odwracasz? Czemu się pytam? Ach, nic się nie nauczą. Kolego, ty. Spadłeś. Spadnę za tobą. Chcesz? No nie będziesz sam. No i teraz wypadałoby rozwalić tą ścianę. Tak też coś czułem. Nie wiem z której strony, ale tutaj jeden kurde sobie chodzi. I zamierzam mnie chyba zajść od tyłu. Bardzo nieładnie. O, jeszcze jeden. Tam jest. Ten będzie dzigał. No dźgaj. No dźgaj. Pudłowałem. Bywa też i tak. Dobra, dacie mi wreszcie spokój. Nikogo już nie słyszę, okej. Okay. Czyli jest spoko. Potrzebuję bombę. Czarna bomba, o nie. Urna uroków, nie, urna błyskawic. Mam same takie drogie. No dobra, niech będzie to. Kabum! Proszę. I to było takie trudne do przejścia. Człowiek na starość tak grać nie umie. Dobra, lecimy do kolejnego, tego już nie ma opierdzielania się. Ten skrót sobie chciałem otworzyć, bo on nam będzie... bo dobra. Ale jakby... A jakby... Hej kolego, czy to czasem nie o tobie mówił taki jeden jegomość, że jesteś... Nie! I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Jakbyśmy... Nie wiem, czy spoiler, czy nie spoiler, tak byście sami zobaczyli. To o nim mówił taki jeden typ, że nazywał się Pet. No to jest Pet właśnie. Że on jest zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Jakby się tam weszli, to on by za wami zamknął kratę. Ale można to wejść, przepraszam. Ale można wejść tam od drugiej strony i zrobić go w konia. Czyli tak wam zamknie tą kratę. Dobra, wchodzimy do takiego kolejnego drzewka, do kolejnego wspomnienia. Tylko jeszcze może jakbym tak mógł. Halo? What the f... No! Przeczytaj wiadomość? Jak? Zaraz! Co jest do jasnej... Fuck! O co tu chodzi? Mogę się zapytać o co, komo? Czego nie mogę wejść do wspomnienia? Aha!
Już wiem, dlaczego nie mogę wejść do wspomnienia. Bo mnie jakiś gracz atakuje. Gdzie on jest? Nie wiedziałem, że tutaj gracze atakują. Ciekawe. Nie wiem, czy ma zamiar tutaj... Ciekawe, czy ja mam jakiś przedmiot. Nie wiem, czy zamierza być fair, czy nie fair. Dobra, przywitamy się. Ale ma długą tą. No właśnie. Oho, ho, 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 jeszcze obrażenia od ognia. O, bardzo źle. Bardzo źle. Bardzo źle i bardzo boli. Zbyt długo... A, jakim cudem? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Nie mam pojęcia, jakim cudem z tak daleka gość mnie dosięgnął. Mieczem. Jeszcze rozumiem tą halabardą, nie? Bo ona była długa. Ale jakim cudem gość mnie... Nie wiem, czy... Bo często jest tak, że ludzie wchodzący na PvP to są tacy progracze, prawda? Albo po prostu, nie wiem, się czują bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze opanowali grę. Albo na przykład wiedzą, jak wykorzystywać błędy w grze. Czasami, no jest taka akcja, no na przykład gość może zapierdzielać bardzo szybko. To jest taki speedrun, też jakaś tam opcja z lornetką, coś tam przycelowanie i to jest błąd w grze, że możecie bardzo, 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 bardzo szybko biec. To aż nienaturalnie to jest taki błąd, albo na przykład widzicie, no teraz strasznie no z wielkiej odległości mieczem dostałem po plerach. No to jest takie, nie, to nie halo. Nie halo, bardzo mi się nie podobało. No ale cóż, turywać, cóż zrobić, taka żyć. Nie. Ja już się dziwiłem, kurde, czemu człowiek nie może wejść sobie do tego, do wspomnienia, jak normalny ludzki lucek. O, teraz. To strasznie długo gra trybi, że... No, przewinę to, bo i tak to jest zawsze tak samo wygląda. Za długo strasznie gra trybi, że ktoś nas atakuje, nie? Więc no, nie możemy przez chwilę coś zrobić, ale widzimy na przykład w niektórych miejscach mgłę, że nie możemy poza dany obszar wyjść. Ale jeszcze tutaj nie widziałem, żeby ktokolwiek się lał. Nie, zaraz. Zaraz. Raz mnie tu zaatakował, faktycznie, ale ja byłem przy ognisku. Wiesz, to było takie denerwujące. Vammara, no to chyba tutaj będzie ta tarcza, o którą mi chodzi. Siema. What are you doing here? What are you doing here? You are not one of our soldiers. Dobra. And I don't take you for a mercenary. Dobra. Whoever you are, this is no battle to involve yourself. Whether you are guided by bravery or brashness. This is no place for you. Spoko. Skończyłeś? Uwaga. A, nie ma tu uwaga, dziwne. I am Drummond. Ale posłuchajmy go do końca, co? The Lord has placed this fort in my hands. Whoever you are, I forgive your trespass. But leave this place immediately. Nie. Potrzebuję duszy giganta i... Just mention my name, and no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist. Masz mi coś jeszcze do dania? Coś mi dawałeś. Soon the giants will descend upon this fort.
It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so, I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants, and brought back a prize. It was then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My father and his father both fought the giants on this very land. The giants have wills of steel. They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly their king. He will be a thing to topple. Even if I should die trying. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it. And I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely upon us. Be gone with you. This fort will soon be gone. Dobra, prawie cały ten, prawie cały, cały czas przebywania we wspomnień. O, właśnie. Mówiłem, że uwaga, to było tutaj uwaga, a nie tam uwaga. Na świecie. Dobra, uciekaj. Tak ci dopadnę, frajerze. Gdzie tam wchodzisz w tą... Nie wiadomo co. Już raczej nie zdążę zebrać tego, co chciałem, nawet jak dojdę do sam... Łomyk... Nawet jak chyba się sprężę, to mógłbym nie zdążyć do miejsca, które chcę. No właśnie, popielata mgła rozrzedza się, więc nawet nie ma... Nawet nie ma co tutaj, kurde, się bić. Co mu się stało? Czy wy to widzieliście? Jakoś się potknął, czy co? Nie wiadomo. Dobra, jeszcze tego przyjemniaczka tutaj. No chodź, pysiu-mysiu. Zobaczcie, jakie one mają... O, ciemno się zaczyna robić. Ciemno się zaczyna robić, popiela tam mgła, rozrzedza się i właśnie zostaliśmy... no wróciło nas do świata normalnego z tego wspomnienia. Mówię, że cały prawie jeden motyw przebywania w takim wspomnieniu przeznaczyliśmy na to, żeby z gościem pogadać. Bo gość, kurna, ja już to mówiłem, że w tym Dark Souls, słuchajcie, w tym Dark Souls trochę mnie to... Znaczy to jest klimatyczne, pasuje do gry i tak dalej, ale... Nie ma tutaj NPC-a, nie ma tutaj postaci takiej, która by... No weź tam jeszcze raz. Nie ma takiej postaci, która by była w stanie mówić normalnie. W sensie normalnym tempem, a nie po jednym słowie. Bez kitu, oni mówią po jednym słowie. No po prostu tacy flegmatycy, że jakbym miał rozmawiać z takim kimś w rzeczywistości, to bym po prostu zabił. Zabił na śmierć. Nie ma już zbyt długo, no teraz to już wiem. Teraz to już wszyscy wiedzą. I teraz powinno być kabum. No właśnie, aż się nawet gra znowu. Gdzie uciekasz? A, i to nie doleciało do niego. Może ta mroczna sfera jest tak czasami denerwująca, że jest makakę. Zobaczmy, jak się radzi wielka strzała dusz. No kurde, o, właśnie trafiła. Ty wchodzisz tu, czy nie?
wchodzisz tu? Ty zamierzasz mnie bić, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Dobra, i jeszcze został taki jeden przyjemniaczek, który stety albo niestety... Też mam zrobić kuku i to nie małe. Wow! Co jest? Nie mogę tam wrócić! Okej. To jest jakiś taki... mag? Nie wiem. W każdym razie... pluję taką mazią czy coś. O, zmienił się ten, zmienił się kolor tutaj. Na tej. Na kamerce. Zresztą słońce zaszło za oknem. Się zmieniła stylistyka kolorów. Okej, tutaj trzeba to zrobić szybko, słuchajcie. Z tego względu, iż ponieważ mianowicie... tutaj się takie brzydale biją. Trzeba takie brzydale bardzo szybko ubić. O Jezus Maryja. No, no kurde, co jest? Czym? Uwielbiam te loki, uwielbiam. Czy ja już powtarzałem, że uwielbiam te loki w tej grze? Loki, w sensie blokowanie kamery, wiecie o co chodzi, nie? No i gdzie tam uciekacie? Gdzie tam uciekacie? Jeszcze o ile ci kurde nie są tacy... No, chodźcie tu! Raz kurde umiem zlokalizować cel z tak daleka. A raz kurde się będzie... No... Aha, a ci co tu robią? No już jak był taki niegrzeczny, no ale nie musisz go do tego zmuszać, ej! Co mu się stało? Jeszcze upadł tak, że... na śmierć? Upadł na śmierć, popadł. Ej, ziomuś! Ziomuś, 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 ziomuś. Nie tym! Doleci ty do niego? Doleci. Zabolało? No! Przecież go miałeś na loku! Głupi głupku! A właśnie! No, to jest to, co uwielbiam w tym wspomnieniu. Mianowicie takie małe debile, które tam biją właśnie takim czymś. Gunwem, czy jak zwał, tak zwał. Dobra, wiecie co? Nie tym, zawsze jest ten sam problem. No co, zamierzasz do mnie podejść, tak? A ja będę uciekał, i co ty na to? A ty na to jak na lato. Dobra, nie będziemy się zajmować tymi gośćmi na górze. Oni rzucają takimi wielkimi pierdami ogniowymi. PSB. To bardzo boli, jak widzicie. A wręcz bardzo, bardzo. Nie mam zamiaru się nimi zajmować, bo chcę zdobyć moją duszyczkę i moją tarczyczkę. Nie, tarczyczkę to... nie chcę, nie, nic mniejsze. A i tutaj jest to, co bym chciał. Dobierę. Tak sobie kurde, chodzę, chodzę, a zaraz mi się rozrzedzi ta mgła. Będzie lipa. Dzień dobry. Tylko nie spadaj tutaj na schody, bardzo bym cię prosił. Nie, 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 nie. No. Co to miało być? Dobra. Udało się, super. Nie, 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 nie. Gdzie była tam ta skrzynia? Gdzie była ta skrzynia? Sprawdź dusza olbrzyma. Gdzieś tu była ta skrzynia. Stary rozjeżdżony klejnot. Gdzie była ta skrzynia? Gdzie była ta skrzynia? Gdzie była ta skrzynia? Nie wiem, czy tutaj czasem nie była. A jak ja ją minąłem, będę musiał jeszcze raz ty wchodzić. A to dziwne. Nie! Ciemno! Nie! Nie, 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 nie! To jest największy problem tych wspomnień, że tutaj można przebywać przez ograniczony czas. No. Można przebywać tu przez ograniczony czas. No jak widzicie, zabijcie tych wszystkich stworów tutaj. Nie jest takie hop-siup, tak? Nie jest takie proste i no to potrzeby wymaga trochę czasu. Chyba, że mamy bardzo, bardzo mocne zaklęcia, albo jesteśmy bardzo, bardzo mocni. No inaczej to jest dupa. No to zostało nam jeszcze w sumie... jeszcze zostało nam dwie miejscówki.
Dobra, tutaj skończymy sobie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.